serdecznie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, o który pytałyście mnie, w szczególności na Facebooku i w szufladce na Instagramie, bo wystawiłam Wam zdjęcie, że zaczynam planować, że jest to po prostu rok planowania, że muszę się nauczyć planować, a wtedy moje życie będzie łatwiejsze. No i tak też się stało. Jesteśmy już w roku 2018 i stwierdziłam, że ten rok będzie też należał do planowania. Chciałabym się bardziej zorganizować. Ja niestety nie należę do osób zorganizowanych i cały czas staram się jakby to w sobie pielęgnować. Nie jest łatwo, moi drodzy, ponieważ u mnie właśnie z organizacją jest tak sobie. I teraz myślę, że powinnam zawołać tutaj moją mamę do tego filmiku, bo jest to kobieta bardzo zorganizowana, z której warto naprawdę brać przykład. Tak więc słuchajcie, ja postanowiłam się zorganizować, wrzuciłam Wam zdjęcie i dostałam odzew od wielu, wielu z Was, że też chciałbyście zacząć jakby planować, organizować, zapisywać sobie wszystko, bo twierdzicie tak jak ja, że wtedy życie będzie prostsze, łatwiejsze, o mniej rzeczach będziemy zapominać. No dobra, stwierdziłam, okej, czemu by nie, skoro ja to robię, dam Wam jakieś swoje wskazówki, może i Wam się przydadzą, bo wiecie, w nas w kupie siła. Także jeżeli macie ochotę taki filmik zobaczyć, jak się jeszcze zorganizować na 2018 rok, bo wciąż możemy, to, że już jesteśmy w 2018, że mamy początek stycznia, to nie znaczy, że o, już moje planowanie, dziękuję, do widzenia, bo już, słuchajcie, w planerach, w kalendarzach, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, mamy tam piąty za sobą. Nie, nie, zawsze jest dobry czas, żeby zacząć właśnie organizować. Na sam początek pokażę Wam moje rzeczy, które pomagają mi w organizacji. Słuchajcie, różowy zakreślacz. Ja go używam wtedy, kiedy chcę skreślić rzeczy, które już wykonałam. W swoim planerze, który Wam zaraz pokażę, również zapisuję sobie propozycje filmów i te filmy, które nagram, właśnie wykreślam przy użyciu tego oto zakreślacza. Mam tutaj też długopis. I co, kochani, jest piórniczek, taki piękny, malutki, elegancki, w którym trzymam również najpotrzebniejsze rzeczy typu właśnie zakreślacze, kolorowe długopisy. Jeżeli chodzi o bullet journal, to ja kompletnie nie mam do tego zdolności, kompletnie się na to nie piszę. Ja preferuję właśnie kalendarze, notesy czy właśnie planery. Mam tutaj też taki oto kalendarzek. I słuchajcie, to zależy tak naprawdę od Was, czy chcecie planować na komputerze, czy chcecie planować w notesie, w swoim telefonie, drogą elektroniczną. Ja na przykład swego czasu cały czas prowadziłam notatnik właśnie w telefonie i sama się sobie teraz dziwię, dlaczego nie używałam do tego długopisu i nie wiem, jakiegoś kalendarza. Karteczki samoprzylepne są świetną opcją, kiedy chcemy o czymś pamiętać, gdzieś na komputerze sobie zawsze przyczepiam, czy możemy też przywiesić na lodówkę. Tu jest też taki mały kalendarzyk i tak jak mówię, tutaj zapisywałam rzeczy, które muszę sobie kupić, także to są kolejne rzeczy. Takie małe samoprzylepne karteczki też warto mieć, wydaje mi się, że też ułatwia naprawdę nam planowanie. Dobra, ten bambusowy jeszcze nie jest w użyciu, ale wydaje mi się, że muszę go do czegoś przeznaczyć. No i tutaj już mam docelowo swoje trzy planery, o których Wam mówiłam i niewiele z Was się dziwiło, że Matko Święta, aż trzy planery, co Ty będziesz tam planować? Pierwszy to jest kalendarz, mój organizer Ani Lewandowskiej i tutaj zapisuję wszystkie swoje treningi, wszystkie swoje zajęcia, też piszę, zapisuję sobie tam po prostu to, co jem, jakieś tam swoje tak zwane gole, to, co już zrobiłam, ile tam centymetrów, ile, wiecie, takie sprawy. Także ten kalendarz bardzo mnie motywuje, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Kalendarz od Karoliny już trochę sobie zabezgrałam, ale jeszcze tak naprawdę nie mam na niego koncepcji. Natomiast tutaj mam swój ukochany planer, który naprawdę zaczynam już wypełniać po brzegi i właśnie w nim zapisałam sobie to, co chcę Wam powiedzieć, bo już 4 minuty ponad rozmawiam, a jeszcze do celu nie przeszłam. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Zacznij planować rok 2018, czyli jak się zorganizować, takie rady ode mnie. Tak więc mówiłam Wam już na samym początku, że ja się cały czas uczę organizacji i póki co mi to wychodzi, ale mamy dopiero początek roku, więc zapytajcie mnie, jak to będzie na przykład w czerwcu. Pokazałam Wam już wszystkie swoje jakieś tam notesy, planery, długopisy, po prostu najprostsze zakreślacze, które używam. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, żeby zacząć organizację od siebie,
od wysprzątania bałaganu u siebie, w swoim domu. I słuchajcie, ja absolutnie nie jestem minimalistką, ale wy to doskonale wiecie. Swego czasu byłam naprawdę takim chomikiem, co ma tyle rzeczy niepotrzebnych. A z racji tego, że się przeprowadziliśmy, że trzeba było zrobić segregację, że trzeba było przesortować ubrania, buty, gadżety, jakieś tam pierdołki, to słuchajcie, też z Krzyśkiem uporządkowaliśmy sobie swoje życie. I moim zdaniem dobra organizacja zaczyna się właśnie od tego, żeby pozbyć się niepotrzebnych, przytłaczających rzeczy, aczkolwiek wiele z Was dalej uważa, że po prostu ja kupuję i gdzie ja to wszystko mieszczę, ale słuchajcie, ja zawsze to później segreguję, czy oddaję znajomym, czy rodzinie, czy teściom, czy przyjaciołom. Także pamiętajcie, żeby najpierw zorganizować przestrzeń wokół siebie, wtedy będzie się na pewno lepiej działało. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jak sprzątamy bałagan wokół siebie, to wtedy będziemy mieli czystą głowę, czyste myśli do planowania. Kolejna taka bardzo ważna rzecz to zróbcie sobie listę. I ja w tym roku siadłam sobie i zrobiłam listę rzeczy i planów tych, które chcę zrobić właśnie w tym 2018 roku. Moim zdaniem to jest świetna sprawa, naprawdę ułatwia nam później planowanie, ułatwia nam dążenie do celu, także lista to jest podstawa. Ja na przykład napisałam sobie w swojej liście właśnie, że chcę zdać prawo jazdy w 2018 roku, że chcę, nie wiem, schudnąć, że chcę chodzić regularnie na siłownię. Pamiętajcie, że taka lista to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Tak jak mówię, ja sobie zapisałam, że chcę na przykład chodzić regularnie na siłownię, że chcę zdać prawo jazdy, że chcę schudnąć. Małymi kroczkami do przodu, wszystko ładnie zakreślone i tip-top. Kolejna rzecz to wybierzcie sobie, tak jak mówiłam Wam wcześniej, gdzie chcecie planować to wszystko, bo to nie musi być planer, to nie musi być notebook, notes, kalendarz, to może być też, nie wiem, Wasz komputer, cokolwiek chcecie, czy jakiś tam iPad, to zależy od Was, to już też nie ma znaczenia. Tak jak mówię, ja odkryłam w sobie to, że podoba mi się po prostu planowanie w jakichś tam notesach. Kolejna rzecz to zacznijcie szukać, bo macie jeszcze czas, jeżeli chcecie się zorganizować, jeżeli chcecie planować, wybrać swoją ulubioną siłownię, to zróbcie sobie tak zwany research. Jeżeli chcecie zapisać się w tym roku na jakieś zajęcia, to sobie przeszukajcie. Jeżeli planujecie na przykład w tym roku być dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi o gotowanie obiadów, jeżeli chodzi o posiłki, to też polecam Wam zajrzeć na przykład na Pinteresta. Ja stamtąd naprawdę biorę dużo inspiracji, mega mnie Pinterest inspiruje, nie tylko pod względem kulinarnym, także obiady na 2018, żartuję, ale na jakieś tam przyszłe tygodnie warto sobie z góry zaplanować, czy tak jak Wam już kiedyś mówiłam, listę zakupów też warto sobie wszystko wpisać do jednego kalendarza, warto się rozejrzeć i tak jak mówię, zaplanować sobie już wszystko z góry. Pamiętajcie też, że zawsze jest dobry czas, tak jak mówiłam Wam już, żeby zacząć używać kalendarza, żeby zacząć wszystko zapisywać. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze do mnie mówi: Matko Święta, jak ty się ogarniasz z tym wszystkim, z tymi terminami, z tymi filmami, z tymi rzeczami, które musisz zrobić w domu, jakieś tam masz, wiadomo, współpracę, musisz się z terminami wywiązać, jakieś zdjęcia do wstawienia, a ja zawsze mówię: dobra, mam gdzieś tam to w głowie, gdzieś tam w notesie mam zapisane, będzie. Natomiast teraz widzę, że życie jest naprawdę o wiele łatwiejsze, kiedy na każdej stronie mam zapisane, co mam danego dnia zrobić. I jeszcze taki mój trik, taka moja rada, to słuchajcie, na przykład kiedy wstaję rano, kładę sobie gdzieś jakąś karteczkę i długopis na biurku, na stole, gdziekolwiek i zapisuję sobie szybko to, co mam teraz w głowie do zrobienia. I ostatnio zapisałam sobie, że mam zrobić 2 zdjęcia na Instagram, co mam kupić, jeżeli chodzi o listę zakupów, że mam poszukać sobie, nie wiem, wyprać bluzkę na trening. Także fajnie jest tak na szybko spisywać swoje myśli, mieć zawsze przy sobie kartkę, długopis i zapisywać, i wtedy na pewno o wielu rzeczach nie zapomnijcie. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o planowanie, to takie moje rady. Nie mogę Wam też dużo radzić, bo tak jak mówię, jestem początkująca w tym temacie, ale to, co mogę, to Wam powiem. Może to Was zainspiruje. Dajcie znać, czy planujecie, czy macie jakby totalnie gdzieś ten temat, bo jestem bardzo ciekawa. No i co? To jest moje, jedno z moich wielu postanowień na 2018. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła Wam powiedzieć, że jestem już bardziej zorganizowaną kobietą. Także to by było na tyle. Ściskam Was serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa!
mężczyzn i ta siłownia jest po prostu 3 albo 4 razy większa od tamtej mojej małej kameralnej,